dobra. Że widzę cię, chwileczkę. O Boże, ale to naświniłem. Okej, więc witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny nasz odcinek ze Strandeda. To co widzieliście, to był stan najarania się. I to co widzieliście przed chwilą, to były żygowiny. No otóż tak, można się szybko pozbyć stanu... stanu upalenia, jeżeli użyje się gorzkiego korzenia, którego ja już w tym momencie nie mam. Ale tak, można właśnie tego użyć i wtedy jest dobrze. Cały mam czarny ekwipunek i myślę, że to dlatego, że minimalizowałem grę, ale dobra. To nie jest problem, bo lepiej widać. Jak już pewnie widzicie, mam dość dużo itemów w inwentory i to jest dziwne, bo ja mogę tyle nieść, ale zauważcie, ile mam motyli w ekwipunku. 230. Otóż zauważyłem, że dzięki temu questowi tam, na tym miejscu mapy, motyle respią się jak głupie. Po prostu jak się odwróciłem, to chwilę później już tam motyle były. Praktycznie się we mnie respiły te motyle, więc było dobrze. No i tak. Okej. Więc tutaj jak chcecie trochę motyli pozbierać, to tam można całą chmarę pozbierać tych motyli. Ja sam latałem tam chyba z pół godziny. Zezbierałem te 230, no bo 30 mamy do oddania temu kolesiowi, tak? 30 to trzeba było. Tak, 30 motyli. I teraz tak, który to był motyl? Znaczy, który... motyl. Okej. Który to był... ten. Chwilę, bo ja to sobie włączam. Okej. Który to był motyl? Tak, to jest ten... Który to był tubylec, o tak. Więc tak, naciskamy E. Pozdrowienia, nieznajomy. Cześć. Aha, to nie jest ten. Dobra. Więc który to jest ten kartograf? Żeby to był ten? Nie wiem właśnie. Okej. Czy to ten ze śliwkami był? Dobry dzień, tak, dobry. Do widzenia na razie. To nie ten. Nie. To ten? To tak, to jest ten kartograf. To na pewno. Masz 30 motyli. Wspaniale. Tu jest mapa jak obiecać? Życzyć sukcesu w polowaniu na skarby. O Boże. Okej. O Boże jedyny. Tu są lokacje. Wzgórze umarłych. Ukryte zapasy. Skarb. Ukryty klucz. Uuu. Idziemy tam. Dobra, tylko wezmę to w łapę. Znaczy nie, to wezmę w łapę. Nie, przypiszymy sobie to pod slot. A nie można. Fucking shit. To wezmę w łapę. Więc tak, gdzie to jest? To jest gdzieś po lewej tutaj. Szczerze mówiąc, nigdy nie próbowałem. Znaczy no nie patrzyłem. Kurde. Jak grałem w Stranded, wtedy, kiedy grałem jeszcze na singlu, nie nagrywałem, nie patrzyłem, szczerze mówiąc, do tych tubylców, bo już mi się gra znudziła. A widzę, że tu będą całkiem ciekawe rzeczy do zebrania. Tyk. Tutaj do przodu jeszcze. No, prawie. Co my tu mamy? Klucz. Myślę, że to jest klucz do... Chociaż chwileczkę. Dobra, zniknęło nam to. Skarb. Wzgórze umarłych, skarb. Staruszek, ukryte zapasy, skarb. Dobra, tam w wiosce jest skrzynia, więc myślę, że ją otworzę teraz, bo nie wiem, jak to wszystko wypadnie. Tam na pewno coś jest, tylko nie wiem co, ja chcę się tego dowiedzieć. Otóż ta skrzynia jest chyba nie tutaj, tutaj. Właśnie byłem ciekawy, co w niej może być. Oh yeah. O mój Boże, grzybki, halucynki, nie, to trujące. Tu mamy, o tak można zdobyć korzenie, tu macie 11 trujących korzeni, znaczy trujących, one wymiotuje się po nich. I tak chyba można też te upojenia alkoholowe zmniejszyć, czy coś, nie. Puknąłem w mikrofon. Dwa liście,
tutaj krwawy liść. No macie, widzicie przecież co tu jest. To jest właśnie, do tego jest ten klucz. Dalej jedziemy. Tam jest skarb jeszcze. Jeszcze sprawdzę. Tak. Co my tu możemy znaleźć? Skrzynia pełna staroci. Można jakoś... Oj, niechcący chyba się położyłem na trawie. Ja pierniczę. Don't be stupid. Sorry. Zaraz, co tu... A nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Dobra. Coś tam znalazłem, jak widać. Mamy pochodnie, trochę żelaznych prętów. Co to jest? Bełtów. Żelaznych bełtów. Spoko. Skrzynia pełna staroci. A ja się zraniłem, bo jestem debilem i położyłem się na ziemi. Zdarza się. Dobra, idziemy do przodu po następny skarb. Okej, co my tu mamy? Super, 3 zęby. Okej, ciekawe, czy mogę to detonować z daleka. Aha, wystarczy 2 razy w to walnąć. Kokosy? Seriously, można je hodować? Ja o tym nie wiedziałem. Nie byłem w tym zakątku wyspy jeszcze. Orzechy kokosowe. Może kamieniem można je roztłuc? Nie? A zjeść? Mogę jeść te owoce kokosowe. Okej, nie wiedziałem o tym. Dobra. Więc jedziemy do następnego skarbu. Skarb jest następny w wodzie i jest w miarę blisko. Idziemy. Gdzie jest ten skarb? Jeszcze. Teraz jakiś czas będę naciągał się powietrzem. Zaciągał się, znaczy. Mały, zardzewiały wytrych. Myślę, że to jest właśnie to, co tutaj było w tym. Tak. Okej, więc idziemy do następnego skarbu, tylko najpierw ja coś zjem. Otóż potrzebne mi do zjedzenia będzie... Co ja mogę zjeść? Dobra, przyspieszę to. Okej, następne coś tu mamy. Kilka strzał. Strzała zatruta, strzała ognista, strzała. No nieźle, dokoksimy się teraz. Wzgórze umarłych. No nie, tutaj nie. Myślę, że będę musiał zabić te rośliny, chociaż tego nie jestem pewien. Ale i tak miałem dzisiaj zamiar właśnie się do nich dobić, żeby je zabić. Dobić, żeby zabić. Okej, ładne słowotwórstwo. Znaczy słowotwórstwo. No, ładnie to wszystko skleiłem, całe to zdanie, ale dobra. Dobra, do was wrócę, chociaż nie. Wezmę sobie teraz łuk, ale nie ten, panie. Ten. Nie chcę ten łuk. Okej. Którą by tu zatrutą? Ognistą, ognistą, bo to roślina jest. Okej, kły z niej wypadają, dobra. Jak zrobić ognistą strzałę? Bardzo łatwo. O, ona hita je lecą. A to ci niespodzianka. Tylko żeby nie wstały przypadkiem, bo będę miał przesrane. Dobra, są tylko 2. A więc tak, walka z roślinami załatwiona. Myślałem, że to będzie trochę bardziej, nie wiem, porywające albo coś, ale widzę, że złoty łuk tutaj daje radę. Okej, może ja pójdę do następnego tego skarbu i zobaczymy, co my tu mamy. Okej, patrzymy, co tu jest w ziemi, zakopane. Mała torba z ciastkami w środku, jedno ciastko. Naprawdę? Tam są ukryte zapasy obok tego staruszka. Tak, staruszek dalej śmierdzi, jak widzicie zresztą. Ta kupa ma niezłe działanie. Widzę, że to chyba działa na postacie i potwory tak samo jak na nas, bo jako że staruszka nie da się zabić, jest nieśmiertelny, to ten smród jest na cały czas i póki się nie użyje jakiejś mikstury czy czegoś, jakiejś rośliny bardziej chyba,
to po prostu no, cały czas się będzie śmierdzieć, jak jest się nieśmiertelnym, więc to na dziadka widzę działa. Tak, gdzie to jest dokładnie? Tutaj? Skręty i wino. Joint razy 9 i wino razy 2. Okej, jeśli to jest koniec... Jeśli to jest końcowy odcinek, ten szósty, bo to chyba szósty odcinek jest, to się narąbiemy, tak, narąbiemy się. Okej, ja idę jeszcze w tą stronę, może te dwa skarby znajdę. Nie może, tylko na pewno, no ale okej. Okej, już się zbliżam do tego miejsca, ciekawe co tu będzie w tej skrytce. Tutaj. Brilliant. Co? Kamień? What? To był ten skarb. Dobra. Teraz mnie trochę w chuj zrobił tubylec od tej mapy. No zaznaczył na mapie trochę takie z dupy miejsce, ale okej. Właśnie, to jest korzeń, złoty korzeń. On chyba na ogłuszenie działał, czy na... Czy to jest ten korzeń? Nie, to nie jest korzeń. Ale on podobnie wygląda. Jak to. O, w tym miejscu respił się motyle. One się respią jak głupie, dlatego no... Opłaca się je zabijać. Znaczy nie zabijać, łapać w siatkę. Oczywiście pamiętacie, że musicie prawym łapać motyle, bo inaczej wam to po prostu nie zadziała. Podchodzicie do motyla prawym, siatka i złapamy. Bo jak zabijecie motyla, to wylecą wam z nich owady. Tak, tutaj można też z tych motyli po prostu sobie owady zbierać, bo niby czemu nie. Dobra, ja muszę wiedzieć, jak daleko muszę płynąć. Trochę pewnie tylko. Jeszcze. Tu? Tak. Głęboko to jest. Bogaty w witaminy soczek. Znajdujesz sok razy 3. No, nie powiem. Myślałem, że to będzie trochę większy skarb, no ale... Why not? No, tu jest tylko zaznaczone, jak widać, te punkty, dlatego wszystkie skarby już znalazłem i nie były jakieś mocno obfite. Myślałem, że to będzie co innego. Chociaż czego ja się, kurde, spodziewałem? Złotych kalesonów, czy jak? Okej. Okay. Tutaj się połapały te. A właśnie, mam jeszcze tę misję do tubylca do oddania. Dlatego, no. No, jest git. Git. Nie mam wyczucia, ile czasu będzie trwał ten odcinek, dlatego będę robił go na pałę, jeżeli wyjdzie z 50 minut czy z ileś. Oczywiście tam będę wycinał sporo, dlatego właśnie nie wiem, ile będzie trwał. Jeżeli będzie trwał za dużo po prostu, to go przytnę w którymś momencie i niestety będziecie mieli pocięty materiał jako siódmy odcinek. Na chyba, znaczy to jest chyba szósty, nie wiem. I to będzie jako następny odcinek, bo no nie mam po prostu wyczucia, bo mam tutaj jest dużo z tymi skarbami głupierdzielenia. Dlatego no, tak jak mówię. Tutaj jeszcze idę w kimę. Swoją drogą nie wiem, dlaczego na gołej ziemi nie można spać, czy to jest goła ziemia i tutaj można się przespać. Właśnie, jeszcze jedna osoba mi pisała i to jest bardzo smutna rzecz. Smutna, bo pewnie będę musiał to w odcinku zrobić. A ja tego nie chcę robić. Otóż. Widzicie, pasek zmęczenia jest na fioletowo, tak? Tak, to jest ten pasek zmęczenia. Otóż ten pasek zmęczenia można zmniejszyć i nie tylko snem. Ale jak mi się dowali trochę wyżej ten pasek, to wtedy wam ewentualnie pokażę, co się dzieje. Okej, jeszcze zbiorę tutaj tylko te śliweczki i idziemy do następnego tubylca, który też od nas chciał te... Znaczy, który chciał od nas śliwki. Więc tutaj są śliwki i tutaj jeszcze gdzieś były. O, tak, chodźcie. Nie wiem, ile trzeba ich było, więc mam ich chyba 6 teraz w ekipunku. Ty chciałeś śliwki? Tak, to ty chyba byłeś, tak? Och, dzięki, jestem ci taki wdzięczny. Oto twoje miksury, chodź do tatusia, małe śliwko. Grrr, wspaniale, nie ma za co, zakręcony dziwaku. Ile trzeba było tych śliwek? Aha, dobra. Tylko tyle, okej. Okay. To jeszcze reszta tych śliwek została. No, zrobię to dla was, okej. Okay. Tylko zaraz, co to jest? Zwiększa moją prędkość dwukrotnie. No, przyda się, ale dobra.
pewnie dużo osób czekało na to. Znaczy, no, czy nie czekało, ale no. No, zaczyna się. Sprzątaj po swoim psie, tak? Okej, okay. No ile mam tych odchodów? 9. Kogo by tu jeszcze zatruć tym gównem? Cześć. O, zasmrodzimy całą wioskę. To jest dobre. Ty śmierdzisz już. Ty też. Kogo by tu jeszcze zaśmierdzić? Ale będzie śmierdząca wioska. Każdy NPC na tej mapie będzie śmierdział. A czemu nie? Ty śmierdzisz, już śmierdzisz. Dobrze. Jeszcze ty zostałeś. O! No, dawaj. Dobra. Jeszcze jedną kupę muszę walnąć na tego, co tam chodzi. O, akurat się zbliża, to dostanie kupą na twarz. Dziu, chodź tu. Dawaj, tubylcze. Masz kupą na klatę. Śmierdzisz? Śmierdzisz, a jak? Okej, najpierw musimy zrobić jedną rzecz. Bo tak, już tę misję wykonałem, tubylców wykonałem. Ja tu zrobiłem już kilka siatek, jeszcze mi tylko 3 zostały do dobudowania, czyli tak. Prawy. Klik. I ostatnie. Tej nie zbudowałem jeszcze w ogóle. Przecież ja ją budowałem ostatnio. Dziwne. A jak widzicie, już musiałem się jeszcze raz wracać po te sznurki, bo sznurków miałem niewystarczająco, chociaż dziwne, bo ich wystarczająco przygotowałem. No ale right, zbudowaliśmy. Są sieci, były dwie. Raz, dwa, trzy, cztery, zbudowałem 5. A więc w dzienniku było 5 siatek na ryby przed wioską, czyli zrobiłem 10 zboża zasadzone w wiosce, no to zasadziłem tam z przodu są. Muszę dać widzowi 15 bochenków chleba, ja już to przygotowałem. A więc śmierdząca wiosko. Zrobiłem wszystko, o co mnie prosiliście. What happens now? Wyświadczyć plemieniu wielką przysługę. Teraz okazać wdzięczność, zbudować statek. Mieć złe wieści. Wysłać budowniczych, żeby zacząć pracę, ale powiedzieć, że budowa niemożliwa. Czemu? Plaża i dno pełne alg. Przykleić się do łodzi i zniszczyć kadłub budowniczy, nie pracować. Budowa być bezcelowa. I co teraz? Musieć pozbyć się alg, nurkuj i zniszcz. Wtedy zacząć praca natychmiast. Dlaczego ja? Plemieńcy, nie nurkować. Bać się wody. Zginąć, kiedy zanurkować. Tylko ty nie bać się nurkowanie. Móc pozbyć się algi, wtedy my zbudować statek, więc lepiej to zrobię. Pomogłem tubylcu z ich problemami, ale zanim zbuduję dla mnie statek, muszę usunąć algi z plaży. Twierdzę, że bez tego nie mogę zbudować statku. Co? Ale w ogóle gdzie ja mam algi usunąć? Z której plaży? No dobra. Jeszcze zobaczę, co my mamy w tym odcinku zrobić. A więc tak. Rośliny drapieżne są. Oddanie tubylcom jest. Okej, jeszcze mam do zrobienia jedną rzecz, ponieważ... nie wiem, czy wiecie, ale w grze można zrobić szkołę małp, tak zwaną. Więc ja muszę znaleźć jakąś małpę, która trochę jest zbugowana. No, tam jest taka jedna małpka. Żeby móc nie trafić bananami, oczywiście, bo musimy zrobić taką jedną rzecz, ponieważ małpa, która się zablokuje, no nie muszę się ruszać, więc łatwiej w nie trafić. I ja muszę oswoić tą małpę, czyli rzucać w nią bananami aż do tego momentu, w którym się oswoi. Tylko nie wiem, do którego momentu się w ty... Oh yeah. Oho, okej, okay. Oswoiłem ją. Małpia szkoła może być teraz zbudowana.
Oswoiłem sobie właśnie małpkę. Jest bardzo dobrze. Tylko teraz tak, jak ja to szkołę mam zbudować? Zobaczmy. Gdzie to jest? Różne. Małpia szkoła. 3 kłody, 20 patyków i 20 kamieni. Okej, ja wrócę jak zbuduję tą szkołę i wtedy znowu tam coś tam pomyślimy. Okej, jestem z powrotem, mam już wszystkie materiały na to. I widzę, że jestem już głodny nieźle. Więc muszę coś zjeść na szybkiego. Oczywiście mógłbym rybę tamtą wziąć, ale... trochę strata czasu w tym momencie. Więc na szybko sobie zjem te jagody i będzie wszystko git. Ostatnia. Dobra, jeszcze się napij ze studni i będzie wszystko dobrze. Zdecydowałem się na postawienie tej szkoły na małp tutaj, bo tutaj jest najwygodniej i tutaj teraz zwykle przebywam. Okej, co ja mogę tutaj zrobić? Witamy w małpiej szkole. Tutaj możesz szkolić małpy transportowe. Małpa będzie wchodzić za tobą i przenosi twoje rzeczy. Potrzebujesz oswojonej małpy i kilku bananów, aby mieć własną małpę transportową. Wytrenuj małpę. Oh, Jesus, to jest było super. Za 15 bananów. No dobrze, dobrze. Dobrze, cześć małpo. Co dam? Możesz 10 kilo przechowywać. Super. No i dobra, i wytresowaliśmy sobie własną małpkę, więc jest, no widzicie, pokazałem wam jak zrobić szkołę małpie, więc jest dobrze. Jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ tutaj przy motylach, znaczy jak będziecie szukać tych motyli, albo jak nie będziecie szukać, a to jest bardzo przydatne, więc raczej radziłbym wam. Gdzie jest ta małpa? Idzie za mną? To moja czy nie? Nie, o kurna. Dobra, walić ją, i tak mogę unieść dużo, więc mi jest niepotrzebne, tylko wam chciałem pokazać, że tak można zrobić. Otóż, tutaj jest taka ciekawa rzecz, o ile ona jeszcze nie, jest dobrze, jest dobrze. Tutaj jest piłka. Ale to nie jest byle jaka piłka. To jest Wilson. Ja nie oglądałem Robinsona Crusoe, ale ta gra jest mniej więcej inspirowana tą historią. Podnieśmy sobie tę piłkę. Piłka do siatkówki. Połączymy ją z patykiem. A z 10 patykami. No nie, na wiki było napisane, że to był jeden patyk miał być. Super. Dobra, to tylko chwilę, ja sobie rąbnę tych kilka patyków. 6 mi jest potrzebne. No, jeszcze 2. Dawaj. Okej. Mam już wystarczająco patyków, więc łączymy patyki z tym. Mamy Wilsona. Wilson, tak, właśnie tak go nazwę. Mojego nowego przyjaciela. Myślę, że czeka nas wiele zabawy. I co ja mogę z nim rozmawiać, czy jak? Wilson jest cichy. Wilson śpiewa tra la 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 la. Wilson mówi cześć. Wilson pyta jak leci. O Boże. Nasz bohater świruje. Ja nie wiem, czy ja mam z całej plaży usunąć te algi, czy jak? Algi z plaży. No dobra. Ale plaża jest chyba tam. To może tam trzeba to... No. Dobra. Jak tam będę i pousuwam te algi, to do was wrócę. Czy to chodzi o rośliny tutaj na tej plaży, czy to ogólnie na plaży? Kurde, jest w ogóle nie jest wytłumaczone. Okej, ludziska, jestem z powrotem. Jak widzicie, mam straszne klatki w tej grze. Coś mu nie wiem, albo Stranded, albo Fraps, albo mój system uznał, że nie ma po co tego Strandeda nagrywać. A nie, już się ustabilizowało trochę, okej. No dobra, mniejsza. Tylko trochę się napiję z tej studni. I okej. Dobra,
wy nadal śmierdzicie, widzę. Chwilę, muszę się przestawić mikrofon. Okej. No dobra, wyczyściłem całe dno, dosłownie chodziłem jak glonojad. Rozwalałem wszystko, wszystkie rośliny, wszystkie algi zbierałem i z dna, i z brzegu, wszystko rozwalałem. No i dobra robota, teraz móc zacząć budowę. Budowa potrwa 14 wschodów słońca, ty wrócić kiedy gotowy. Brzmi nieźle, dzięki. Ty pomóc plemieniu, plemię, pomóc tobie. Sprawa honoru, rozumiem. Dobry uczynek zasługiwać na odwzajemnienie. Tak, racja. Lubimy pomagać obcym. Świetnie. Umieć budować dobre statki. Fajnie. Statek być świetny, obiecywać. Tym lepiej. Tyle mózg, żeby odwdzięczyć się za pomoc. Ehe. Ty być dobry człowiek. Jasne. My bardzo dziękować. Skończyłeś już? Jedna rzecz do powiedzenia mi została. Co? Przekazać wiedzę przetrwania w dziczy. Kiedy zerwać z drzewa korę, móc jej użyć. Znaleźć w niej szlam i robaki. Dobra na głód i pragnienie. Albo wziąć wiele liści i wycisnąć wodę kamieniem. Tak móc łatwo przetrwać. Mhm. Do zobaczenia. Och, dzięki, do widzenia. Pomogę tubylcom z ich problemami, ale zanim zbuduję dla mnie statek, muszę usunąć algi z plaży. Ale to już było. Ha, nareszcie plemię zaczęła budowę statku. Mają skończyć za kilka dni. O mój kurdzie Boże. Ale fajny statek, kurde. Lubię to. No dobra. Myślę, że... Wow. Nie przyglądałem się temu, okej. Okej, myślę, że to jest tyle na ten odcinek. Ja muszę poczekać tych 14 wschodów słońca, o których mówił tubylec. Jak patrzyłem na solucję, to nie jest jeszcze koniec. Będzie jeszcze trochę do zrobienia. Chyba na następny odcinek będzie cały, albo nawet jeszcze jeden będzie do zrobienia. Niestety. No ale dobra. Okej, także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych i na razie.